Witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina? Zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jako są pełnoletnie, jesteś, użyj kodu KROXIN GEFORSKIN i się dogodzisz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny guziczek kod promocyjny. No i tutaj oczywiście chodzi KROX przez 2X. Wpisujesz 5% więcej do każdej wpłaty i oczywiście skrzyneczkę Star za free. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. My przechodzimy do skrzyneczek oczywiście widzów. No tak ostatnio bardziej, że tak powiem, wasze skrzynki tryharduję, bo chcę tutaj jakąś perełkę znaleźć tak naprawdę, która no będzie mi dawała jakiś fajny profit. No póki co, no parę takich skrzynek udało mi się znaleźć, ale no tutaj kontynuujemy dzisiaj oczywiście szukanie takowej skrzynki i weźmy sobie może teraz skrzyneczkę, zacznijmy 20%. No ja wiem, że te skrzynki procentowe no tak no dosyć przeciętnie ostatnio, że tak powiem, oddają, no ale zobaczmy sobie jak będzie dzisiaj. 500 zł za 5 takich otwarć, budżet 5 koła, więc zobaczmy jak nam tutaj udają się zakręcić. Na dzisiejszym filmie 105 zł, niestety tylko zwrotu. Zobaczmy jak będzie dalej. Kolejne otwarcie, no może jakaś kostka, coś w ten deseń. Niestety znowu kałach i spróbujmy jeszcze raz, bo tutaj no coś nie po naszej myśli. Idzie otwieranie tej skrzynki i no teraz to już w ogóle jest pusto. I no z bardzo dużym niestety minusem wychodzimy z tej skrzynki, więc spróbujmy czegoś innego teraz. Proxy powodzenia, 110 zł. Kosztuje taka skrzynka z 3% profit. No, no nie no, dzisiaj w takiej skrzynki się nie bawimy. Proxy CS2, zobaczmy co jest tutaj. 50-50, ile ten USPAK kosztuje? Czekaj, co? Czekaj, nie rozumiem. Aha, okej, okay, dobra, jednak rozumiem. No dobra, no 300, no tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że 4 takie uspy, jeżeli trafimy, no to wyjdziemy na jakiś tam plus. No niestety wypadają 3 bizony, 214 zł. No i znowu, 100 niestety na minus. Więc no wydaje mi się, że trzeba tutaj troszkę podkręcić, że tak powiem, i powiedzmy otworzyć skrzynkę KROXI odda. 125 zł kosztuje taka skrzynka. Otworzyłem ją chyba na ostatnim filmie i wtedy faktycznie chyba oddała. AWP Asimov, nie wiem czy nawet nie dwie, no ale zobaczmy jak będzie dzisiaj. AWK, Neon Rider, 675 dyszek na plus, więc coś tam oddało. Zobaczmy następne otwarcie do trafienia kosa, no ale tutaj jest puściutko. 339, więc jest to minus i zobaczmy jeszcze raz tą skrzynkę, zobaczmy jak będzie teraz. Jest AWP-ka, jest jakiś no jest USP, są emeczki, no to też jest minus. Ostatni raz tą skrzynkę otwieram, ostatni raz daje się szansę gościu, no i zobaczmy, no jest teraz fantastyczne otwarcie, no tu będzie z 1200 zł nawet, więc bardzo ładnie tutaj udało nam się na tej skrzyni zarobić. Tutaj po prostu KROXI 98 zł. Okej, okay, jakaś tutaj naklejka Tile'u też widzę. No naklejki Tile'u no zawsze są w cenie, nie? No bo dzięki to wiadomo. W stat traku 2 kałachy dostaliśmy. Ty, 500 zł profit. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz tą skrzyneczkę. Czy będzie podobnie? No jest naklejka Tile'u. Jest to jakiś Avangard. 500 zł. No tutaj też fajny profit. Więc no co? No powiedziałbym tak 50-50 te skrzynki dzisiaj od was. Są chyba w ogóle dwie te same, ale no okej. Okay. Nevermind. KROXI AK47, 124 zł. Szansa na Fire Serpenta. No mała, ale no zawsze jakaś jest, tak? Zobaczmy, tutaj będzie co? Będzie 4 razy Point Disary, w tym jeden stat track. Otwarcie na plus. Zobaczmy dalej. No póki co, naprawdę te niektóre skrzynki fajnie zbalansowane są i naprawdę fajnie mi się je otwiera. Ale tutaj no coś chyba poszło ewidentnie nie tak. Weźmy od stówki teraz może te skrzynki do 250. Więc wyjeżdżamy naprawdę no już na potężny pułap, nie? KROXI Bestia. Wjeżdżamy w taką skrzynkę teraz. No jak sama nazwa mówi, same tutaj hiperbestie. W tej skrzyni 800 zł prawie wydajemy. Więc zobaczmy co tu ciekawego się dla nas zakręci. No tak naprawdę taki miszmasz trochę, nie? 722 w sensie. Jest delikatny minus. A wubka, no Face Sevenik, jakieś dwie nowy. Tu jeszcze gorzej niestety. 418 zł. 10%. No nie, no ja muszę uderzyć te skrzynki procentowe.
To jest ta skrzynka, dobra, stary, no ja wiem, że to jest skrzynka, której bardzo nie lubię, no ale zobaczmy, no może kiedyś się poszczęści i może kiedyś faktycznie no jakiś gamma doppler tu spadnie, no tylko że właśnie, no dajmy ponad 600 na jedno takie otwarcie tej skrzynki. A ten gamma doppler flip, najwiejku. Dobra, ostatnie otwarcie, serio, bo to już jest przesada, nie? A ja tutaj, że tak powiem, no jak się wciągnę w jakąś skrzynkę, to ciężko potem mi z niej wyjść. I zostało 1300 zł, myślę, że powinniśmy uderzyć na bitewkę z tym i spróbować na bitewce tutaj coś, że tak powiem, zrobić. I wjechałbym w tą skrzynkę 10%. Ostatnio tak średnio, to nie chciałem mi nic dać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. I cztery takie skrzynki mam nadzieję, że wystarczą, żeby tutaj coś na tych 10% uskrobać i trafić faktycznie coś fajnego i przede wszystkim drogiego. Jak na przykład, no nie wiem, MP9, White Lily. A, hasło konkursowe. No jakie ja bym ci mógł hasło konkursowe dać, stary? No totalnie jakby nie mam pojęcia. Napisz może w komentarzu. Czekaj, zobaczmy, to jest pusto. Tutaj niestety kolejne otwarcie pusto. Zobaczmy. Napisz, jaki jest twój ulubiony sport. O, ale wymyśliłem ci teraz, co? Czemu tak? No, to, że są mecze dzisiaj, to jest no, zupełnie, że tak powiem, przypadkowe, nie? A niestety, no tutaj, no bitwa na minus i no się wyzerowaliśmy.